Największy projekt w ogóle SS realizowany w 1944 roku. To, co oni tam robili, było czymś gigantycznym. Było czymś większym od czegokolwiek, co znano dotychczas. Oprócz tych stanowisk dowodzenia, jakichś kwater głównych, że tam miał być też gigantyczny kompleks przemysłowy, który byłby drugą co do wielkości fabryką podziemną w Niemczech. Government Ludwikowice Kłodzkie. Jaka była rola zlokalizowanych tu zakładów i obiektów w czasie II wojny światowej? Dlaczego budzą tak wielkie emocje i przyciągają tak wielu eksploratorów i historyków? Co do dziś znajduje się w tych górach i pod ziemią? Siema. Na wycieczkę do Doliny Fabrycznej Ludwikowic Kłodzkich nikogo nie trzeba było długo namawiać. Duch tajemnic dawnego Miłkowa, niemieckiego Molke, działa jak magnes na eksploratorów. Nie bez znaczenia jest bliskość obiektów Riese, z których najbliższy jest kompleks Gontowa. Patrz, co Andrzej ma. Może nas pokaże. I myślę, że to będzie ciekawe. Idziemy tunelem, w którym przeprowadzono bezimienny potok wzdłuż doliny. Pełnił on również funkcję odwodnieniową dla hałd i być może częściowo szybów wydobywczych, a także najprawdopodobniej odprowadzał ścieki z powstałej później fabryki amunicji, ale o niej za chwilę. Właśnie to wiecie wcześniej. Tunel prowadzi aż pod słynną Muchołapkę i nie jest zbyt bezpieczny do zwiedzania, ze względu na obecność chociażby sieciarzy jaskiniowych, których jad może być groźny, powodować ból i opuchliznę. No i tak jak widzicie, nie jest to wcale taka prosta przeprawa, zwłaszcza ze sprzętem filmowym, żeby tu przejść sobie tak po prostu, ale nie jest to niemożliwe. Tunel nie jest głęboko. W niektórych miejscach można wyjrzeć przez niezabezpieczone studzienki rewizyjne, a nawet złapać sygnał telefonu komórkowego i GPS. Przejście dalej jest jednak utrudnione przez wąską tamę i wymagałoby użycia skafandra nurkowego, a do tego nie byliśmy przygotowani. Droga powrotna. Zawsze się tak wydaje, że wraca się szybciej, ale tu chyba tego miejsca za bardzo nie dotyczy. Ale w Doliny wpuszczają jakieś towarzysze. Czy z czystym sumieniem mogę wam polecić to. Myślę, że jest to jednak dla nieco bardziej doświadczonych osób przeznaczone. Czekajcie. To jest po prostu... No można sobie zrobić krzywdę. Kuku można sobie zrobić. Dodatkowo jeszcze sieciarze. Jeden właśnie okupował mój plecak. Bardzo chciał tam chyba wejść do środka, ale został w porę zauważony i strącony, także chociaż tyle. W Molke zlokalizowane były istotne z punktu widzenia gospodarki i wojny zakłady, elektrownia oraz kopalnia Wenzelaus, po polsku Wacław, a także
Fabryka amunicji Dynamit Nobel AG. Historia górnictwa na tym terenie sięga aż roku 1662, gdy w Jugowie noszącym niemiecką nazwę Hausdorf uruchomiono kopalnię węgla, której nazwy niestety nie znamy. Kopalnię Wenzelaus uruchomiono w roku 1771 i sukcesywne uruchamianie i powiększanie kolejnych kopalni w tym rejonie doprowadziło do ich konsolidacji w roku 1921 pod nazwą Wenzelaus Grube. W latach 20. XX wieku kopalnia ta była jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w Europie. Zatrudniano ponad 4000 górników. Kopalnia prowadziła eksploatację na czterech poziomach: 140, 240, 340 i 500 metrów pod ziemią. Wydobycie prowadzono szybami Kunegunda o głębokości 417 metrów, Walter o głębokości 610 metrów i Kurt w Jugowie o głębokości 310 metrów. Wentylację zapewniano poprzez szyb Baltazar o głębokości 350 metrów. Kopalnia była zelektryfikowana, a na dole pracowało 25 wrębiarek elektrycznych. Przewóz zaś odbywał się elektrycznymi lokomotywkami ślizgowymi. W roku 1929 osiągnięto roczne wydobycie 902,992 tony przy zatrudnieniu 3417 górników. Dużą część węgla zużywała elektrownia mieszcząca się tuż obok kopalni. Pozostający po spaleniu węgla popiół i żużel transportowano kolejką i taśmociągiem na szczyt pobliskiej góry Włodyka, przez co góra urosła z 615 metrów do 681 metrów nad poziomem morza. Dziś, idąc na szczyt, można napotkać budynki i elementy urządzeń służących do transportu popiołów z elektrowni. Ostro pod górę, ostro! Tomek! Nie ma jednak róży bez kolców. Szybko wyczerpujące się płytkie pokłady węgla wymuszają coraz głębszą eksploatację. To jednak prowadziło do coraz częstszych i mocniejszych wyrzutów gazów i skał. Najtragiczniejszy z nich miał miejsce 9 lipca 1930 roku około godziny 16 w rejonie szybu Kurt na poziomie trzecim, to jest 340 metrów. Wyrzut miał masę 3354 ton. Zginęło 151 górników. Informacja obiegła cały świat, pisano o niej nawet w polskiej prasie. Katastrofa była początkiem końca kopalni Wenzelaus. Kopalnia zbankrutowała już na początku 1931 roku. Górnicy to jednak twardzi ludzie i w roku 1933 utworzyli lokalne gwarectwo wznawiając eksploatację. Do dawnych wyników nie było już jednak powrotu. 600 do 1000 ton węgla na dobę przy zatrudnieniu około 1100 górników w roku 1938. W związku z dalszymi wyrzutami i rosnącym niebezpieczeństwem kopalnię zamknięto w 1939 roku. Urządzenia zdemontowano i sprzedano na pokrycie długów gwarectwa. Wyrobiska uległy zalaniu, a szyby częściowo zasypano żużlem z elektrowni i przykryto betonowymi korkami. Resztę terenu przejął niemiecki przemysł zbrojeniowy i uruchomiono tu fabrykę Dynamit Nobel AG. Gdy w 1939 roku na opuszczony i posprzątany przez likwidatorów gwarectwa teren wjechała misja wojskowa Wehrmachtu, zastali oni pracującą elektrownię i wolną przestrzeń wokół niej. To zapewne zdecydowało o zagospodarowaniu terenu pod fabrykę zbrojeniową i już w 1940 roku ruszyły prace budowlane, trwające do 1943 roku równolegle z uruchomieniem produkcji. Wybudowano 9 parterowych obiektów do prasowania materiałów wybuchowych, magazyn materiałów technicznych, rampę magazynową
oraz magazyn, a także dwa budynki do elaboracji. To wystarczyło, by móc rozpocząć prace produkcyjne. Budowę jednak kontynuowano, wznosząc kolejne obiekty tych samych typów. W 1943 roku doszła do tego kryta lampa kolejowa z magazynem przy wlocie do sztolni Wacław I. No te hale fabryki amunicji robią wrażenie, ponieważ jak na obiekt o strategicznym znaczeniu militarnym, wszystko to jest niezniszczone, a więc przetrwało do naszych czasów w dość dobrym stanie. Może też dlatego, że jest trochę na uboczu, dzięki czemu ocalało i niewiele osób tu zagląda, bo też i po prawdzie, cóż oni dziś mogli tutaj by zobaczyć, skoro nie ma żadnego wyposażenia. W fabryce siłę roboczą zapewniono poprzez uruchomienie w 1941 roku obozu pracy przy ulicy Wiejskiej. Kolejne podobozy uruchamiano w 1943 i 1944. W sumie przebywało w nich około 700 więźniów. Uruchomiono też obóz dla robotników przymusowych na 1500 osób na terenie byłego boiska sportowego w pobliżu wiaduktu kolejowego nad ulicą Fabryczną. W 47 barakach przebywało około 1500 osób. Głównie Czechów, Francuzów, Ukraińców, Rosjan i Polaków. Jesteśmy coraz wyżej w górze Władyka i co widzimy? Widzimy takie pomieszczenia w takim korytarzu, tunelu schowanym. Tam reszta mojej ekipy się już trochę oddaliła. I tutaj składowano zapewne komponenty lub wyroby gotowe, sądząc po tym, jak to jest chronione. A więc uziemienie, mamy resztki uziemienia i dzięki czemu jakiś wybuch nie miał wpływu na pracę ewentualną dalszą fabryki. A więc jest to pewnego rodzaju przemyślany proces technologiczny, a fabryka, przypominam, powstała w roku 1940, a więc już stosunkowo wcześnie po wybuchu wojny. W sumie na tle ówczesnego przemysłu zbrojeniowego nie była to wielka fabryka. Produkowała w sumie 100 ton amunicji miesięcznie przy zatrudnieniu 2000 osób, gdy w tym samym czasie w Bydgoszczy czy Krzyskowicach było to między 1600 a 3000 ton na miesiąc. Jaki był związek tej fabryki z Rize? Jak się okazuje, niezbyt duży, ponieważ z odczytanych na opakowaniach materiałów wybuchowych używanych do drożenia sztolni kompleksu można dowiedzieć się, że ów materiał pochodził z krupskiego młyna koło Lublińca. Wygląda więc na to, że fabryka produkowała amunicję wyłącznie dla potrzeb frontowych Rzeszy. Magnesem przyciągającym najwięcej osób w ten rejon jest niepozorny szary obiekt z żelbetu, zbudowany na planie 12 filarów, z których każdy ma szerokość 104-105 cm, zachowany w zaskakująco dobrym stanie jak na swój szacowany wiek. Jest to budowla betonowa zbrojona prętami o średnicy 20-30 mm, rozmieszczonymi co 8 cm, co dowodzi, że miała ona przenosić duże siły pionowe, najpewniej pochodzące od czegoś, co miał powstać na niej. Mowa oczywiście o Muchołapce. Spód budowli, dziś miejsce na ognisko, wyglądał zdaniem miejscowych nieco inaczej niż dziś. Były pręty i ludzie, i była woda, zbierała się tu woda i ludzie przyjeżdżali się tu kąpać po prostu, po wojnie, krótko. I to, takie są przekazy tutaj autochtonów. W wyniku nieszczęśliwego utonięcia miejscowego dziecka postanowiono zasypać zbiornik i w ten sposób Muchołapka wygląda do dziś. Jakie więc było przeznaczenie obiektu? Badacze nie są zgodni. Istnieje wiele teorii. Zdaniem Michała Banasia z Polskiej Akademii Nauk, którego słowa przytacza w swojej książce Ubram Rize, znany badacz tematu Romuald Owczarek, była to zwykła podstawa chłodni kominowej należącej do tutejszej elektrowni.
Panowie prezentują zdjęcia identycznych konstrukcji z podobnych obiektów, na przykład z Zabrza, podpierając się unikalnym zdjęciem powojennym z 1946 roku takiej chłodni z Molkę. Inna teoria, oparta m.in. o słynny eksperyment filadelfijski i o badania nad antygrawitacją, została wysnuta przez cytowanego już Igora Witkowskiego w książce Prawda o Wunderwaffe. Mówi ona o testowaniu urządzenia latającego Die Glocke, co znaczy dzwon, opartego o antygrawitację. Gerold Schelm, członek Międzynarodowej Komisji badającej m.in. wspomniany eksperyment, poddał jednak w wątpliwość taką możliwość. Niemieccy badacze przeprowadzili szereg badań terenu wokół Muchołapki oraz samej Muchołapki na obecność promieniowania. Ich zdaniem bowiem powinien tam być podwyższony poziom promieniowania oraz obecność takich pierwiastków jak kobalt-60, jeśli budowla miała być kiedykolwiek bombardowana neutronami, a także krzemu-32 i niklu-63. W opracowaniu Historia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie dawnej kopalni Wacław autorstwa Roberta Bożenckiego i Marcieja Bodlaka znajduje się stwierdzenie, że Muchołapka za czasów eksploatacji kopalni była mechaniczną mieszalnią węgli wysokokalorycznych z niskokalorycznymi, by móc je sprzedawać w formie wysuszonych brykietów energetycznych. Kłopot w tym, że w archiwach fabryki Dynamit Molkę znajduje się podobno dokument, metryka budowlana obiektu. Wynika z niej, że szkieletowa konstrukcja powstała w roku 1941 i służyła jako podstawa chłodni kominowej. Chłodni zapewne nie ukończono, nie ma natomiast innych informacji o późniejszym wykorzystaniu obiektu. Zatem niczego nie można jednoznacznie wykluczyć, wszak jedno przeznaczenie nie wyklucza drugiego. Czyż nie? Ludwikowice Kłodzkie to fantastyczny kawał historii, bez względu na to, z jakiej perspektywy patrzymy. Stojąc tam, aż trudno sobie wyobrazić, że pod naszymi stopami kryje się 150 km chodników kopalnianych, do których nie ma teraz dostępu, a do opowiedzenia pozostaje jeszcze powojenna część historii tego terenu, która jest nie mniej tajemnicza niż ta już opowiedziana. Ten teren jeszcze nie raz zaskoczy badaczy, chcących zagłębić się w jego zbadanie. Gdybyście wy wiedzieli, co tam jest, to byście pazurkami tą ziemię rozgrzebywali.